Dzień dobry, szanowni państwo, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek, w Cycki Park Krajobrazowy. Witajcie na Kaszubach Południowych. Byłem tu 3 lata temu, to był czerwiec 2021. Z Bondem i z młodziakami na rowerach. I postanowiłem powtórzyć ten szlak i go sobie ograć. Jesteśmy nad Kaszubskim Morzem, czyli nad Wdzydzami, w Gołuniu. Co prawda szlak dookoła Jezior Wdzyckich zaczyna się w Wąglikowice. Ale w Gołuniu jest lepszy parking. Mam nadzieję, że i wy, i ja nacieszymy się widoczkami. Wziąłem drona, wziąłem kupę sprzętu foto, wideo, więc mam nadzieję przywieźć fajny materiał i zrobić fajny film o szlaku dookoła Jezior Wdzyckich. Zielonym, jakby co. Ruszajmy. Leśne pole biwakowo. Dziura jest. Lecimy? Nad wodę? Nie wiesz co zrobić. To stań na chwilkę i zastanów się co robić. Jedziemy. Co mi tak klapie? Chyba ten błot tak klapie. Ale tu jest piachu, ja pierniczę. No dobra, to jedziemy czarnym pieszym i zielonym rowerowym. O, jestem gravelem! Nie, to wolę hydromasaż chyba. Co tu się stanęło? Dziadzie, plastik jest taki dupowaty. Lepiej nie będzie. Aha, taki żarcik. Tu niestety, na tym szlaku dookoła Jezior Wdzyckich jest sporo momentów, kiedy się jedzie dosyć daleko od wody. Ale ładne światełko między liśćmi. Kupiłem sobie mocowanie za 14 zł na klatę. A ciasne. Ale nie było napisane, że dla dzieci. O! Jest duża woda. Wiecie, że w Dzydze na Kaszubach są nazywane wielką wodą? Do prawie 1500 hektarów. Bo właściwie jezioro w Dzydze to 5 jezior. Wyłączę wspomaganie, bo wyłączam sobie. Raz, żeby trochę popracować, mimo że jeszcze się nie pozrastałem do końca, dlatego na rowerze, bo nie mogę jeszcze zapiąć pasa biodrowego, cholera. Ale też, żeby takich wyrzutów sumienia nie mieć, nie? To wyłączam sobie, żeby też nogi trochę porobiły coś. Ale w maksie dwójka. Kurde, szły dziewczyny. Zatrąbiłem dzwonkiem, żeby się nie wystraszyły. A mówią, spokojnie, spokojnie, od dawna pana słyszeliśmy, bo pan dyszy. Cholera. Nie no, żartuję, ale te opony to wyją. To wygląda jak timelapse dobry. Aha. Wezmę aparat. Gdzie wpierdziliłem ten statek teraz? Muszę spojrzeć na mapkę, ale jak ja dobrze pamiętam, to tam jest Półwysp Lipa, nie? Jedna z najlepszych golonek, jakie jadłem i jedna z niewielu, które mnie pokonały. Znaczy jest remis, bo jest 1-1, ale za pierwszym razem mnie pokonała. Cholera jedna. Ładnie, nie? Jesteśmy na wjeździe na półwysp. Bym wam pokazał, ale nie widzicie. Dobra, zrobił się, jedziemy dalej. Upierdzielił mnie. Nie wiem, czy widzicie. Upierdzielił gies. No mogłoby być coś zagrane, nie? Na półwysp, ale nie, jest stek. Będzie biwaczek, będzie hamaczek. Robota jest do zrobienia. Przestało wiać, jest szansa, że tam dronik, gdzie sobie wymyśliłem, będzie gitarka. Sucho, nie? To się kurzy. A to? A,
Dobrze, dobrze, że z tego fuchszu trójkurzu żeśmy zjechali. Tak, na pewno mam za dużo powietrza w kołach, na 100%. Czuję na korzeniach. Mogłyby się bardziej uginąć. O, a propos. O kurde, jak tu jechać po tym piachu? Ja wiem, że normalnie byłoby z powrotem. Znaczy w sensie z górki, ale to i tak, kurde. Fuh. No tak, o ten danosik mi chodziło. No wieje. Ale kusi, nie? Cholera. Zobaczę, jak tam te CTR-y i jak będzie ok, to spróbujemy z dronem. Home point updated. To dobrze. Take off. Składamy i jedziemy dalej. To jest dobre, tak się nie spieszyć. O ja. No. Przygodowo. Wąsko. Au, au, au. Pfu. Pfu. Nie widziałem, patrzeć sam. Pobrałem sobie GPX-a z wirtualne szlaki i tu jest muka przed tą jasnochówką. Bo chyba jest płot i ośrodek, więc szlak trochę odbija. Ale to pewnie chwilowe. Kuchnia regionalna 300 metrów. Nie! Czy żebyśmy wracali nad wodę? Chyba tak. Dużo płotów na dzisiejszy świat. O, baterię trzeba. Borsk! Znam tu obok gościa, ale nie będziemy mu głowy zawracać. Pozdrawiam z Dobka. Jakby się nadział na ten film. Chociaż może kawę? Nie. Nie, sobota jest, niech odpoczywa chłop. Fajny ten shooter taki. Z masażem. A znam to miejsce. A można od dołu podjechać. Się rozchodzi wda i kanał wdy. Nawet
bardzo suwa, nie? Oho, bateria na czerwono. Muszę chyba podłączyć kamerkę na trochę. Pominęliśmy górki, tam są górki. OSP górki. Cholera, będę musiał się chyba szarpnąć na drugą baterię. Bo ten trzypak to drugie nieszczęście. Samo to ładowarka po prostu to prawie 300, ale no to jest wygoda, nie? Jednak. Żeby nie trzeba było robić przerwy i podłączać do powerbanka, tylko sobie zamienić baterię. Ale wyjechałem, nie wyjechałem chyba jeszcze z górek. I znowu Windows. Tam jest chyba przytarnia, tam będziemy niedługo. Bo fajna taka nówka i parking, fajne wszystko, ale tak można byłoby ją chyba w lepszym miejscu tu postawić przy Wdzydzach gdzieś niż tak w polu w sumie. Zobaczcie. No mi się podoba, ja lubię też takie sielankowe te krajobrazy, nie? O tu w ogóle będzie zdjęcie fajne. Będziemy spać gdzieś po zachodniej stronie Wdzydz, bo tam prawie cała chyba zachodnia strona to jest obszar wyznaczony, czyli full legal. Dobra, jedźmy stąd, bo stoję z 10 minut i się gapię jak debil. Zrobiłem zdjęcia i wciąż się gapię, nie? Dojeżdżam do Wiela. Odjechaliśmy chyba dosyć spory kawałek od wody, a zaraz będziemy wracać. Dosyć dobrze już widać wieżę w przytarni. Full wypas. Już zapomniałem, jak tutaj wszystko ogarnięte. Wieża widokowa 7 czerwca, czynna w godzinach od 10 do 11. Ej, ale jest 8. A które? Ach, dobra, to cię z pół do 7. Dobra. Więc jakbyście chcieli wejść sobie na wieżę, to musicie przyjechać do 17. Jak myśmy byli, to siedziała babeczka. Ja nie pamiętam, czy były bilety. Nie, chyba nie było biletów. O, a tu jest co? Kaszubia Velo, rowerem przez Kaszuby. No zobaczcie. W ogóle dobre to jest to ogłoszenie, że przyjeżdżasz i dopiero jak przyjeżdżasz, to się okazuje, że wisi kartka, nie? Tu jesteś. Wdzydze. A jedziemy, słuchajcie, z przytarni jedziemy tu. I tu jest gdzieś, tu jest rów, więc tu są, tu jest Wygoda gdzieś, a tu są jeszcze Joniny. I tu będzie piach na 100%, ale damy radę. I tu gdzieś będziemy sobie nocować. Tu, gdzieś tutaj. No, ale to jeszcze za chwilkę, chociaż to jest godzina. No kurde, szybki dronik i spadamy dalej. Pięć minutek dronem, pęk, 20 minut. Jaka jest odwrotność do pośpiechu? Przytarnia w tle. Jedźmy. Dobra. Przyciśnijmy trochę. Au! Au! Trendy! Środkiem? Dobra. O cholera. To ja nie będę tutaj nosił tego wariata. Easy. No teraz tu się zgrzało. Gryzą francole. Dogoniły mnie, bo zwolniłem. Cholera. Trzeba uważać na tych ścieżkach, bo z tego co pamiętam, o właśnie, pięki. Pięki właśnie, pięki. Ale to światełko teraz tak. Oj. Nisko, nie, dobrze jest.
Ała, ale jestem wychłostany. Ała. Dobrze, że nie pokrzywy. Trzeba szukać plusów w tych minusach. Z pokrzywami byłoby gorzej. O, o, fajnie. O, jest. Bardzo ładne miejsce wybraliście, panowie. Tutaj gotowałeś z Bogiem. No, burgery robiliśmy dla młodych. Jest dokładnie 3 lata temu, bo chyba 9 czerwca wrzucałem film. I postanowiłem przyjechać. Dobra, to się ocenzuruje. Platforma znana. Podjeżdżam, hamaczki wiszą na platformie. Kuchnia zrobiona. Chłopaki z Gdańska posiedzieli, pogadali. Pozdro chłopaki, bardzo miło było. Lecę dalej, trochę przemarudziłem czasu, ale no spoko, fajnie. W razie czego, jak będzie zachodzik, to się najwyżej zatrzymam, a rozbijemy się tuż po... Dobra, nie, ale może zdążę. Dobra, napierdzielam. No szku... Następny debil, który myśli, że brama otwarta powoduje, że cały świat jest jego, nie? Bo do psów nie mam pretensji oczywiście, pies to pies. Pus ma 2. Szansa jest, chociaż się cholera zaciąga znowu. Mam ostatnio takie szczęście do zachodu w słońce. Cały dzień lampa, pół godziny przed zachodem, bęc. Chmury. Nie ma co narzekać naprzód. A dobra, wiem gdzie jesteśmy. Zaraz będziemy. Zdążyłem. Łokcie florek. Zapomniałem, no właśnie, że tu tak jest. Ale może się uda boczkiem, boczkiem. Ale miętko. No miękko. Mogłem przelecieć bokiem, nie zorientowałem się. Moja wina. Chyba bąka słychać w ogóle. Bo bąk to tak, nie? Jakby ktoś w butelkę dmuchał. Teraz to już dam. Jak cicho, bo się bąka, nie? Wysiało. Dość. O, druga jabłka. Mamy to, proszę państwa, mamy to. Chyba hamaczek i wtedy obiadokolacja. Kolacja. Tam się powiesimy. Koło pierwszej może popadać, więc plan deka. Bukłaczek wisi, bo wziąłem sobie 3 litry i dlatego zawsze... O, 7% baterii. Znowu muszę podładować. Pigułę, nie? Elektrolity mam i magnes. Bo to zawsze mam, a to zawsze lepsze niż woda, nie? Bo woda to przelatuje. Kurde, nie zaniedbujcie picia. Ja mam zawsze ten sam problem. Cholera. No, ale tak jest. Dom wisi. Pojazd stoi. Plecak leży. O, plecak wam pokażę. A to może jutro rano już. Na spokojnie. Bo tam najważniejsze rzeczy. Chałupa. 2 amstafy tam
z żeglarzami. Podszedłem zaznaczyć swoją obecność, żeby się nie stresowali po prostu, nie? Bo siedzą sobie para, taka, o, starsi ode mnie na pewno państwo, ale nie wiem, może koło 50, może po 50 chwilkę. Dwa mstafy luzem. No, wyczuły, że chcę zaznaczyć swoją obecność. Poszedłem się przywitać, powiedzieć, że będę tu spał w hamaku, żeby się nie stresowali, jakieś chrupanie czy coś. Tak, po prostu po ludzku. Ale amstafy zestresowały mnie, nie? Bo się rzuciły tak dosyć dziarsko. Ja się nie boję psów tak naprawdę, ale trochę mi to wkurza, nie? Że ludzie tacy samolubni. Bo mogłem mieć na przykład psofobię, nie? Albo traumę jakąś. Chciałbym się zesrać bardziej, ale nie chcę się na wieczór denerwować, nie? No, zrobię sobie piciu, podładuję trochę kamerę. O, już ci. Tak się nażarłem steków, że chyba sam się zmienię w krowę. Zacząłem ładować baterię, zjadłem paczkę kabanosów z szynką, czekotubkę teatralnego, jakieś miałem tam jeszcze przekąski, pożrałem to wszystko i tak mi się nie chciało. A później przyszła burza, a nawet dwie. Jedną miałem z prawej strony, drugą z lewej i się spotkały nade mną. Pochowałem wszystko pod plantekę i położyłem się, żeby odpocząć na 3 minuty. Więcej grzechów nie pamiętam. Jest po 6 teraz. Więc mam jeszcze 3 minutki i wstaję. No ja wiem, też żałuję tego steka. Najgorsze jest to, że pewnie od tych cholernych tarek znowu przy oddychaniu czuję żebra. Zaliczyłem glebę i taki ślizg dosyć. Stróbki zeszły, ale pękły mi żebra też. Może jeszcze mogłem z tydzień poczekać. No dobra, może to tylko poranne bóle starcze, nie? No już, już, wstałem. O, żaglówka. Ahoj. Cię to obchodzi, że tak późno wstałem. Śniadanko, co? Chociaż śniadanie będzie przyzwoite, bo obiad, kolacja była taka... Wziąłem sobie nawet krzesełko. Kurde, to krzesełko jest spoko, bo wchodzi do sakwy nawet w poprzek. O, a to ta sama, dobrze. Oni tak powoli pływają. I stolik by się przydał. Czemu te pieńki tak wszystkie obcinacie, kurcze, nisko? Może tu? No. Dobra, rozejrzę się i coś się znajdzie. Na mechu też się spokoję, tym bardziej, że mocno smutno. Trochę jest, no ale padało tak uczciwie. Trzeba zjeść przed śniadanie, wtedy ma się siłę, żeby zrobić śniadanie. Nie dziękujcie. Do 3 razy sztuka. Się pomiętosi. To jest takie rozsądniejsze chyba, jeżeli można tak powiedzieć o smarkach. Kakaowe smarki z nutką orzecha, polecam. Nie, zróbmy normalne jedzenie. Wpadłem na pomysł, który zrewolucjonizuje brzusz kraft. Wiecie? Trzeba zrobić kuchenkę albo stojaczek do kuchenki z takim kłujem. Bo wszędzie, gdzie chodzimy i biwakujemy i brzusz kraftujemy, są pieńki. Wziąłem 2 kartusze, bo jeden jest prawie pusty, a drugi jest prawie pusty. Trzeba zrobić taki podstawek albo taką kuchenkę z kłujem, którą będzie można wbić w pieniek uczciwie. Wiem, że niektóre pieńki są miętkie, ale niektóre są twardkie. I to oczywiście nie może być kuchenka nakręcona na kartusz, tylko musiała być taka jak ta z wężykiem. Ale by się dało to pewnie zrobić. Nie ma za co, nie? Może komuś właśnie wymyśliłem pomysł na biznes, jak ktoś coś robi metalowego. Najpierw ciabatka z boczusiem, dobra? Dobra. Możecie na wodzie, czy na oleju? Na tłuszczu jakimś, czy na suchej patelni? No ostatnio cały czas na wodzie i spoko daje radę. Bierzesz troszkę wody. Ogień bierzesz, bo masz kuchenkę, której nie działa pieca oczywiście. Grzejesz wodę. W tym czasie przygotowujesz sobie utrzymankę. Wchodzisz trzy plasterki, które zajmują całą patelnię i za chwilkę dołożysz następne 3, jak już te się skurczą. Nie, dołożysz 2, ponieważ jeden pobierasz prowizję dla smażącego. Dobra. To jeszcze jedna prowizja dla smażącego. Mogę wam zdradzić jeszcze jeden sekret, brzusz kraftowy. Jest coś takiego w kręgach podmiejskiego survivalu znane jako bezchlebowa kanapka z bekonem. Bierzesz paczkę boczku w plasterkach, otwierasz i jesz bez chleba. To jest breadless bacon sandwich. Ja, jeżeli ktoś woli angielskie nazwy, nie?
Polecam, też dobre, tylko trzeba mieć dużo paczek z boczkiem. Ale nie trzeba mieć chlebka. Wiecie, dlaczego tylko kapka wody jest potrzebna, nie do smażenia boczku? Bo pół litra już jest nastrzyknięta w środku. Spokojnie, spokojnie, branżą mięsna, nie wytaczajcie procesów. Taki żarcik, abstrakcyjny oczywiście. Tu się spało, tam się patrzyło, stamtąd ładowało w nocy, a tam napadły mnie amstafy. Fajne ciapuchy w ogóle, tylko że no, duże i mają zły PR. A opiekunowie powoli dochodzi. Dobra, zdejmuję boczek i od razu kładę kiełbaski. Pierwsze śniadanie. W pięknych okolicznościach przyrody. O kurde, te jakie ładne. Co to oznacza? Że patelnia stoi w ślubie. Dobre, majerankowe takie. Zdradzę wam ostatni survivalowy protip. Jakby komisja śledcza została powołana na temat tego protipu, nie usłyszeliby ani słowa. Trzeba skończyć wreszcie z tym szaleństwem. Odpuśćcie sobie wszystkie techniczne materiały, ciuszki, zakupę pieniędzy, bierzcie zwykły polar, ponieważ jak jecie bułkę z boczkiem i wam boczek spadnie, to z tych wszystkich super materiałów się ześlizgnie na ziemię, w piasek, a na polarku się zatrzyma. Można go spokojnie dokończyć po wszystkich. Pamiętajcie, nie? Top secret. Nikomu nie zdradzajcie, nawet pod groźbą kary wszystkiego. Tak to jest, jak się jedzie samemu, jest super, ale są takie momenty, że się myśli o dziwnych rzeczach. Wiem, że nie jestem sam. Zwijam obóz i lecimy w drogę powrotną do domu. Chciałbym jeszcze gdzieś po drodze włączyć dronka. Muszę zdecydować, bo szlak zielony idzie do miejscowości Juszki. Odsuwa się daleko od tego kompleksu jezior Wdzyckich i jedzie do miejscowości Juszki. Juszki są fajne, to jest miejscowość Joseczka z XVII wieku. Ta miejscowość jest znana z tego, że były dwa piece smolane chyba one się nazywały, robili smołę z karpin. My robimy smolne szczapki, nie? Czy po angielsku fatwood, czyli te takie, wiecie, nasączone żywicą kawałki drewna. Szukamy ich. A tam z tego robiono smołę. I są fajne takie jeszcze ze strzechą, stare domki. Jak się chciałoby zrobić zielony szlak, to trzeba zrezygnować z Wdzyc. Tej miejscowości, gdzie jest ta wieża widokowa i tak dalej. To muszę podjąć decyzję, czy trzymam się zielonego szlaku, czy modyfikuję zielony szlak, trzymam się bardziej faktycznie wody. Zobaczymy. Tak czy siak, obie trasy mają coś do zaproponowania, bo jak się zjedzie z zielonego szlaku do Wdzyc, jest przecież oczywiście muzeum etnograficzne, chyba najstarszy skansen w Polsce. Jest wieża widokowa, no a w Juszkach jest właśnie taki, no też właściwie można powiedzieć żywy skansen troszeczkę, nie? Więc musicie sobie wybrać, jeżeli byście chcieli zrobić tą traskę. Można też... Pewnie można jakoś zakombinować, żeby być tu i tu, zależy ile macie czasu i tak dalej. Nie, no żarty żartami, ale trzeba się naprawdę pozbierać. Wszystko mniej więcej spakowałem, zostawiłem dronika i troki. A, miałem wam pokazać co? Miałem wam pokazać plecak, miałem wam pokazać. Czekajcie. O! Pozdrowieniami dla wszystkich posłów. Mam od Pierpointa tego maluszka teraz. Znaczy maluszka, to nie jest maluszek, nie? Ale jest mniejszy niż Wektor. Prostszy. Będziecie widzieli z mojej perspektywy świat. Chociaż nie polecam, łatwo nie jest. Tak wygląda. Jest sporo mniejszy od Wektor, taki prostszy. Tu jest głęboka kieszeń. Są finty fuszki, jeszcze, o, jeszcze troki, bo sobie wziąłem od Spearpointa troki. Tu jest rzepik, no nie wszystkich jest rzepik, ale ja na Wektorze nie mam rzepika, więc tu sobie postanowiłem mieć rzepik. Naszywka EDC, wersja Shadow, plecy takie Spearpointowe, z tym, wiecie, z wkładką. Szelki wygodne, nie za grube, ale ten, fajnie wyprofilowane. Ten wystarczy w zupełności, o. Rozpina się prawie do zera. Chociaż chyba widziałem, Wojtek mi albo mi mówił, albo mi pokazywał, że robi jedną wersję, która jest tak odpinana w takie J, że z jednej strony jest głęboko, a z drugiej płytko. To też może być dobre do grzebania. Powerbank. Tego używam długo. Kupiłem go sobie, on był dosyć drogi. To jest 20 Anker. Tam go gdzieś polecali jacyś chyba fotograficzni youtuberzy czy coś. A spoko, jestem zadowolony. Chociaż z kabla nie jestem zadowolony, bo strasznie powoli zaczęło dać. Przeciwdeszczówka, aparat. O, to też wam pokażę. To też, a to ja mam już od jakiegoś czasu dłuższego, to widzieliście. Bo Wojtek ze Spearpointa robi paski do karabinów, nie? I go poprosiłem, żeby mi zrobił taki w Woodlandzie. Bo Woodland, wiadomo, nie? Dzieci lat 70., 80. wiedzą, o co chodzi. Bo ci niektórzy pewnie też. Kultowy kamuflaż, nie? No. I tylko sobie przyczepiłem tutaj, zobaczcie, te takie, żeby pastylki od, jak się nazywa, Peak Designa zamocować. I sobie mam... Bo ja mam pasek Peak Designa, tylko że jest szeroki. O, to działa tak, że jak chcę mieć z paskiem, bo na przykład łażę czy coś, to sobie przyczepiam. A jak chcę na statywie, czy chcę bez paska, to sobie wypinam. No, więc to jest pasek od karabinu, tylko że karabin jest marki Canon. Petarda, jest wygodny w ogóle, nie pije w szyję. Tuning paska do karabinu. Nie wiem, może ma to swoją jakąś specjalistyczną nazwę. Nie wiem, tu są baterie pierdolę. Trytytki, łyżka, no.
te takie ważne rzeczy, które chcę mieć pod ręką. I jeszcze baterie są do kanona zapasowe, które już wyjąłem. Jestem samozwańczym ambasadorem Speedpointa, proszę bardzo. Niesponsorowana. I recenzji nie ma. I czarny, no bo to taki ma być dla mnie głównie miejski, ale teraz go wziąłem, bo też jest wygodny. W Wektora bym wsadził za dużo. Oj! O, no, taki. I naprawdę zwijam już hamak, żeby nie było jaj. Widziałem, że płynął tu kajak jakiś, przycumowali do brzegu. To jezioro przez wielkość, zatoczki, nieregularny kształt, chyba też jest dużo możliwości dobicia do brzegu. Jest bardzo atrakcyjne dla żeglarzy. Niestety wiąże się to też z tym, że często jak się podchodzi do miejsca, które jest ładne, ma kawałek plażyczki czy coś, to się wiąże z tym, że wchodzicie do kibla. A jeszcze timelapsik musi być zagrany, bo fajne chmurki. Dobra, idziemy na dół zrobić timelapsika jeszcze. Dobrze jest, co? Zepsują mi timelapsa. Ładnie wygląda samotny biały żagiel na wodzie. Ja nie jestem specjalnie wodny, chociaż no mówię, muszę spróbować, już tak ze 3 lata za mną łazi ten packraft. No coś trzeba będzie wykombinować, póki ciepło, bo na packrafta, debiut packraftowy w zimnej wodzie bym nie chciał, bo po prostu jestem realistą, nie? Prawdopodobnie jestem w stanie wymyślić sobie kilka zakończeń tej wycieczki, mało które z nich jest suche, nie? Chyba pojadę przez Wdzydzę, bo to jest to tak jest, można jechać tak przez tej właśnie Juszki, a można jechać tak, właściwie chyba droga, dystans jest taki sam, ale można pojechać do Wdzydz. Myślę sobie, że może bym przeleciał nad tym muzeum etnograficznym. O, kajaki. Ja właśnie się zwinąłem, tylko jeszcze timelapsa nagrywam. To jesteście drugimi ekwipunkowiczami, których spotkałem od wczoraj. Jak jest namiotowy. Aha, ciulowo, bo trzeba szukać płaskiego z tymi skubańcami od namiotów. Ale jaja, co? Chłopaki z Kwizyna. Pozdrawiam. Darli się z wody. Przepraszam, czy pan ma na imię Marek? Nie, teraz już naprawdę się zwijam. Pieszo to się nie chce, nie? A bo szkoda czasu, kilometrów, a trzeba gdzieś tam dojść, czy wrócić, czy coś. A rowerkiem to te pół kilometra odbić jest zawsze łatwiej, nie? Au! A, to tu jest gdzieś ta kładka? Chyba tak. O, nowa! Spoczko. Au. Użytek ekologiczny Przerębska Huta. Jak gdzieś będziecie szukać na przykład informacji o szlaku zielonym dookoła Jezior Wdzyckich, to traficie na informację właśnie, że kładka, że zatopiona, rozwalona, ale już jest nowa. Aktualizacja na 9 czerwca, Anno Domini 2024. Zaraz będziemy w Gołuniu.
szukałem trasy, żeby oblecieć w Cydze i spoko. Dwie najfajniejsze niespodzianki, jakie można sobie zrobić na mecie. Świeża koszulka i butelka z piciem schowana gdzieś tam, gdzie będzie chłodna. Zaraz się zaczynają wakacje, więc podpowiadam. Wdzycki Park Krajobrazowy jest dobrą opcją na weekend. Jest dobrą opcją też na tydzień albo na dwa nawet, bo Kaszuby są cudne. Jest rzut kamieniem do Szwajcarii Kaszubskiej, na którą mam zamiar następnym razem, znaczy może nie konkretnie następnym razem, ale w najbliższym czasie mam zamiar wyciągnąć albo Bonda i Przemka. To jest świetne miejsce na wędrówki piesze, na pojeżdżenie rowerem, nawet udawanym, na kajak, na żaglówki też, bo widać, że jest popularne. Mam nadzieję, że skorzystacie z rekomendacji, no bo jest naprawdę spoko. Było super, odpocząłem, nacieszyłem się, porobiłem trochę fotek, ponagrywałem troszkę. W nocy była burza, przez to też się super spało. Okazuje się, że mężki uwielbiają też nocować pod tarpem, szczególnie jak zaczyna padać. I tyle. Pakujemy tyłek do auta i wracamy do domu. I do zobaczenia pewnie za tydzień. No, gdzieś na świeżym powietrzu, zdaje się. Trzymajcie się. Szacuneczek.